Tomasz Weryński, dzień dobry. Naszym gościem o poranku jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. Komisja Europejska ogłosiła niedawno, że zakończy procedurę z artykułu 7 przeciwko Polsce. No, czyli koniec zimy, lody puściły, praworządność nastała już w Polsce? No jest w procesie przywracania, bo to oczywiście nie finał tego procesu. Ale można powiedzieć, że tak szybkie i pożądane zmiany tworzą wiarygodność. A ta tylko, wiarygodność, panie pośle, nic pozwala... się nie zmieniło w prawie od października. Żadna nie, ustawa... zmieniło się bardzo wiele. Żadna ustawa dotycząca wymiaru sprawiedliwości nie została przyjęta. Absolutnie. Jeżeli chodzi o rozporządzenie, na podstawie którego uruchamiane są środki, a więc chodzi także o transparentność, o monitoring i zdolność do egzekwowania tych środków, które wydane byłyby niezgodnie z celem, nastąpiło kilka bardzo i to fundamentalnych zmian. Po pierwsze, przystąpiliśmy z powrotem do prokuratury europejskiej. Z tej prokuratury europejskiej wypisał rząd premier Szydło nas na samym początku swojego działania. To umożliwia tę egzekucję, czyli ostatni z tych trzech punktów. Mamy sytuację, w której minister sprawiedliwości, będąc zresztą w Brukseli kilkukrotnie, również przedstawiał plan naprawy sytuacji w tym obszarze. A właśnie, a kiedy będzie funkcja prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? I zapowiedział również rozdzielenie funkcji generalnego prokuratora od funkcji politycznej, jaką jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Proszę zapytać ministra, ale to zapowiedział, więc będzie realizacja i to jest też oczywiste spełnienie no, bardzo ważnego punktu, jeżeli chodzi o system sądownictwa. Przypominam, że w pierwszym dniu urzędowania minister Sikorski wysłał pismo i zatwierdził, że wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą respektowane. To też jest zasadnicza zmiana w stosunku do naszych poprzedników, którzy nie tylko je ignorowali, ale podważali w ogóle orzeczenia Trybunału. Panie pośle, wie pan, co złośliwi mówią w kontekście właśnie artykułu 7 czy pieniędzy z KPO? Tak. Że wystarczyło uwalić projekty typu CPK i Unia Europejska odpuściła. To takie bzdury oczywiście można sobie opowiadać, no ale to jest śmieszne. Ważne jest to, co dotyczy fundamentów demokratycznego państwa prawa i te są przywracane. I jeżeli mówimy jeszcze o ważnym elemencie tego, co dotyczy uruchamiania środków europejskich, mamy komitet monitorujący, który zaczyna działać z udziałem także przedstawicieli samorządów i władz lokalnych, bo przecież do nich kierowane mają być te środki. Nie jakiś centralny urząd czy ministerstwo, ale właśnie ten komitet zapewnia transparentność. A co z uznaniem europejskiego prawa nadkrajowym? Czy tutaj są jakieś wątpliwości? To jest oczywiste. Nie, wątpliwości nie ma. Mówią o tym traktaty bardzo precyzyjnie. Rzecz dotyczy takich sytuacji, w których na przykład orzeczenia właśnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinny być wdrażane i respektowane. Mamy orzeczenia dotyczące KRS-u, mamy dotyczące nominacji sędziowskich, czyli niezależności sędziów powinny być wykonane. I jeszcze jeden element, a to bardzo ważny, to kwestia dyscyplinowania sędziów. Przecież to też zostało wyeliminowane i rozwiązane. Panie pośle, ostatnio, gdy sędzia Schmidt uciekł na Białoruś, Donald Tusk opublikował takiego tweeta, w którym napisał: Zachód czy Wschód, Europa czy Rosja, Koalicja Obywatelska czy PiS. Nie za mocno? Nie, bardzo prawdziwy opis sytuacji. Nie ma neutralności w dzisiejszym świecie. Ale naprawdę dziś stawiacie tak sprawę, że PiS to partia, która, no nie wiem, jak rozumieć, czy w ten sposób, że realizuje jakieś interesy Rosji w Polsce? No, tak, po pierwsze, sędzia Schmidt nie jest sam, nie był sam, nie jest jeden i to jest dowód tylko na to, że agentura rosyjska w Polsce penetruje także środowiska polityczne i to na wysokich szczeblach, bo przecież to nie był anonimowy sędzia, on działał w zorganizowanej grupie, działał po to, żeby rozmontować właśnie system państwa prawa. Bo przecież te ataki na sędziów to była zorganizowana akcja hejterska. To nie jedna i jedyna, to jedna z wielu tego rodzaju akcji demontującej państwo prawa, ale także, przypominam, bardzo antyeuropejskie środowisko. Takich antyeuropejskich środowisk w Europie mamy wiele.
To najczęściej są osoby związane z partiami nacjonalistycznymi, populistycznymi, ale przypomnę, udowodnione są nie tylko kwestie finansowania kilku z nich, także aktywność w czasie kampanii. Mówimy o hiszpańskim Voxie, o włoskim liderze Salvini, który nie krył sympatii dla Putina, był na Placu Czerwonych, fotografował się w koszulce z jego podobizną, ale także na przykład politycy niemieccy z AfD. No z nimi właśnie spotykał się na przykład Mateusz Morawiecki, nawet ostatnio, i fotografował się, bagatelizując na przykład oświadczenia w tym stylu jak Maksymiliana Kracha, że jest dumny ze swojego dziadka, który działał w Gestapo. To jest przerażające, że my znaczy, zastanawiam się po prostu, ignorujemy tego typu sygnały, bo to jest rzeczywisty wybór. Zachód albo wschód. Nie ma neutralności, jak powiedziałem. Albo będziemy sprzyjać przyjaciołom Putina i bagatelizować, i to bagatelizować, co powiedziałem, albo bardzo mocno wyciągać konsekwencje, bo to jest sprzeczne z interesem polskim, z naszym fundamentalnym poczuciem, że bezpieczeństwo powinno być ponad wszystkim naszym wspólnym zadaniem. Zastanawiam się tylko, czy sędzia Szmyt, czy nawet Mateusz Morawiecki, czy jakieś takie przypadki, no to jest powód, żeby jednak stawiać ten znak równości przy Rosja i PiS. No wie pan, trochę to jest może nadużycie. Przypomnę, to trzeba się zastanowić nad skutkami, bo ja oczywiście nie oskarżam wszystkich o świadome sprzyjania, nawet powiem, że jestem pewien, że nie mają takich intencji, ale takie mogą być skutki. Jeżeli ktoś proponuje antyeuropejską grupę polityczną w Parlamencie Europejskim, antyeuropejską w tym kontekście, że nawet zapowiada rozmontowywanie dotychczas istniejących wspólnych polityk, no to jest dokładnie to, czego oczekiwałby od takich swoich sympatyków Putin. No czyż tak nie jest? Więc ale wie pan, ja jak pytam czasem polityków, to jest jedna droga. Jak pytam polityków PiSu o kwestię, czy być w Unii Europejskiej, czy nie być, wszyscy mówią jak jeden mąż, że oczywiście trzeba być w Unii Europejskiej. I dochodzi trochę do absurdu, bo zaraz każdy, kto zacznie choć trochę krytykować się za coś Unię Europejską, no zostanie posądzony o wspieranie Rosji. Tak to trochę wygląda. Teraz zastanówmy się, w jakiej Europie chcą być, albo w jakiej Europie chcieliby być. Czy tej, która prowadzi te wspólne polityki? Przecież one są negowane przez Prawo i Sprawiedliwość i to w wielu obszarach. Także w tym, która dotyczy bezpieczeństwa. Polska propozycja premiera Tuska no została skrytykowana. No nie jest przyjęta przez liderów jako ich również strategia wspierania polskiego bezpieczeństwa. Co więcej, mówią o jakimś niemieckim projekcie, co jest nieprawdą. Więc w wielu obszarach zderzyliśmy się już z tym w praktyce, że głosowania, które przecież formacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim również pokazywała, nie sprzyjały temu, żeby na przykład przeprowadzić rewizję budżetu i finansować infrastrukturę granicy zewnętrznej ze środków unijnych. Nie korzystali z tych środków wtedy, kiedy można było, na przykład dla samorządów przeznaczone były środki, kiedy obywatele Ukrainy uciekali przed wojną. React-EU 2 miliardy euro, dlatego że środki europejskie są B, dlatego że nie chcieli pokazać, że jednak ta wspólnota jest potrzebne. Jak było w przypadku pandemii i działań wspólnych dotyczących zakupów wspólnych, respiratorów, środków ochronnych, czy na końcu szczepionek, również negowano z początku te działania. Jeżeli nie chciano uczestniczyć we wspólnej polityce zdrowotnej, a taki Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego działał i nawet dwa razy w tygodniu spotykał się na początku pandemii, to tłumaczono, że polityka zdrowotna to domena rządów krajowych. Tak, rzeczywiście tak jest, ale w tym wypadku właśnie wspólnota pokazała swoją skuteczność i dzięki temu my mogliśmy jako obywatele czuć się bezpieczniejsi. Panie pośle, wiele takich przykładów. Obronność chyba stanie się teraz w Unii Europejskiej tematem numer jeden, albo powinna stać się. Tak można, wydaje mi się, najkrócej streścić wystąpienie Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
czyli Unia już dorosła do tego, aby to zrozumieć, że to zagrożenie ze wschodu jest realne? Myślę, że ta świadomość bardzo wzrosła przez ostatnie lata. Czasem wydawało się, że ten polski głos, i tu się zgodzę z panem redaktorem, pochodzący z różnych środowisk politycznych, ale przestrzegający przez Rosję, to była taka rusofobia. Nie do końca wszyscy mieli świadomość, jak realne jest to zagrożenie i jak groźne dla całego kontynentu. Tak, oczywiście, że ta polityka obronna będzie bardzo ważną i myślę, że to będzie taki test na skuteczność. A co się w tej kwestii zmieni? Nową formułę działania wspólnoty. Jakie pomysły ma Unia Europejska? O uruchamianych, to jeszcze nie jest, to nie jest pomysł wspólnoty, ale na pewno z polskiej strony premier Donald Tusk mówi o tym bardzo wyraźnie. Jest chęć nie tylko uruchomienia bardzo poważnych środków, czyli specjalnego funduszu, ustanowienia specjalnego komisarza, specjalnego budżetu dla niego i wysokiej pozycji politycznej, i my będziemy proponować jako delegacja również Komisję Bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim jako komisję stałą. Ale to jeżeli chodzi o finanse, to miałyby być to pieniądze na dozbrajanie armii tych, powiedziałbym, narodowych, czy nie wiem, powstanie jakaś armia Unii Europejskiej? Nie, no armia europejska to publicystka. Oczywiście, że chodzi o wspólny rynek zbrojeniowy, to po pierwsze. Jesteśmy póki co krajami członkowskimi, które konkurują ze sobą, a nie współpracują. I to trzeba zmienić. Taki wspólny rynek znacznie by to zmienił. Również dzięki środkom można by było zwiększyć i zamówienia, i produkcję amunicji, broni, sprzętu i tak dalej. No ale mówimy także o dużym projekcie, który dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich, czyli ta kopuła antyrakietowa. Nie możemy zależeć tylko i wyłącznie od jednej armii, mówiąc tak już ogólnie. Mamy potencjał także gospodarczy na to, żeby wzmóc nasze bezpieczeństwo własnymi środkami, i to chodzi nie przeciwko komukolwiek, tylko we współpracy, bo przecież architekturą bezpieczeństwa dziś dowodzi i jesteśmy jej członkiem struktura natowska. Ale gospodarka europejska powinna również i przede wszystkim być skoncentrowana na tym, żeby w tej bardzo trudnej chwili, jakiej jesteśmy, również uruchomić swój potencjał w kierunku budowania bezpieczeństwa naszych społeczeństw i wzmacniać również potencjał naszych armii. Natomiast bezpieczeństwo możemy w wielu aspektach również wymieniać. Bezpieczeństwo zdrowotne, ten aspekt poruszyłem. Bezpieczeństwo energetyczne, przecież to też polski projekt. Unia Energetyczna, Jerzy Buzek, a później Donald Tusk, kiedy był przewodniczącym Rady, mówili o tym. Wtedy nas nie słuchano. Więc ja mam nadzieję, że dzisiaj z bardzo silnym polskim głosem nadamy ton. No właśnie, bo padła też propozycja powołania komisarza do spraw obrony, tak obronności. Jak pan sądzi, na przykład Polska ma szansę na to, żeby obsadzić to stanowisko? Ja bym nie myślał teraz w kategoriach personalnych kto, tylko z jakimi zadaniami i z jakimi możliwościami, czy z jakimi narzędziami taka funkcja byłaby utworzona. Bo bez wątpienia dzisiaj żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. I jeżeli nie będziemy o tym myśleć na serio i bardzo szybko, no to znów nas coś może zaskoczyć. Mówię teraz o wspólnocie jako całości, bo my Polacy mamy świadomość, że to zagrożenie ze wschodu jest realne. Panie pośle, wrócę jeszcze do wspomnianego już krótko Tomasza Szmyta. Kto za to odpowie? Kto zawinił? No nie da się ukryć, że wszystkie drogi prowadzą do resortu sprawiedliwości i tych osób, które nadzorowały tę karierę i promocję. Przypominam, że był gościem częstym wiadomości telewizji polskiej Jacka Kurskiego, że był uważany za świetnego prawnika i takie opinie mu wydawano, eksperta i tak dalej. No ta osoba nie wzięła się znikąd. To znaczy, jasne, ale no jakby to już się zakończyło, władza Zjednoczonej Prawicy zakończyła się w październiku i po drodze, no nie wiem, wyobrażam sobie, że służby powinny gdzieś go dostrzec. No tak, ale pytanie jest, dlaczego nie dostrzegły tego, że wcześniej jeszcze był na Białorusi, że działał tak, jak działał. No mieliśmy system Pegasus, który był w rękach kilku służb, kilkaset osób inwigilowanych i
przeciwko nim także realizowane prowokacje, także w czasie kampanii, a nagle okazało się, że mamy siatkę no, rosyjskiego wywiadu, no bo to wszystkie drogi prowadzą przez Białoruś zawsze do Rosji, to chyba mamy wszyscy tę świadomość. I z takimi osobami nie działo się nic, nie było żadnych śladów, żadnych działań, raportów, ostrzeżeń i tak dalej. No, to jest duży znak zapytania, ale na to muszą odpowiedzieć dzisiaj obecne służby, dając nie tylko informacje społeczeństwu, bo chyba należy się nam wszystkim, ale także przede wszystkim bardzo szczegółowy raport na ten temat tym, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, premierowi oczywiście, ale także ministrom, którzy nadzorują służby. Panie pośle, eksperci zgodnie przyznają, że takich Szmytów no, na wysokich stanowiskach jest pewnie jeszcze co najmniej kilku, a na pewno nie jeden. I co, trzeba nam jakiejś komisji badającej rosyjskie wpływy w polityce? Wiemy, że premier zlecił przygotowanie raportu na temat wpływów rosyjskich i białoruskich służb w aparacie władzy z poprzednich lat. Myślę, że komisja to jest właśnie ten element, który związany jest także z informowaniem opinii publicznej i budowanie prawdziwego i takiego no, przekazu zgodnego z faktami, bo temu służą komisje śledcze, ale no, oczywiście do profesjonalistów należy zbadanie tej sprawy jak najszybciej, jak najgłębiej i także wyciągając wnioski. To jest kwestia jednych służb specjalnych i ich raportów. No, sprawa Szmyda pokazała też, że prawdziwym problemem jest brak weryfikacji takich sędziów. Nie są objęci procedurą sprawdzeniową. Rozumiem, że w tej kwestii też się coś zmieni. To już pytanie do ministra Bodnara, jak chciałby to czynić i robić. Znowu można się zaraz pewnie narazić na jakieś zarzuty. Ja bym chciał, żeby tutaj kwestia bezpieczeństwa jednak dominowała i scalała nas, bo to nie jest sytuacja, w której można prowadzić taką brudną politykę. Myślę, że interes narodowy, nasz wspólny interes, bo bezpieczeństwo jest jedno i wspólne, powinien w tym wypadku odłożyć na bok wszelkiego rodzaju polityczne spory. Faktem jest, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem, ale ja nie chcę teraz tego eksponować w taki sposób, żeby powiedzieć, że nie możemy działać wspólnie na rzecz bezpieczeństwa. Mm-hmm. Panie pośle, ludzie służb mówią też dość otwarcie, że problem jest taki, że służby są niedoinwestowane. No, skoro w rogu bram, to może nie należy specjalnie oszczędzać. Zgodzę się z tym w jakiejś części, ale myślę, że tutaj bardziej potrzebna jest też taka decyzja polityczna. No, przyzna pan, że jest zastanawiający, dlaczego przy tak ogromnych nakładach na inwigilację, które miały miejsce no, w ostatnich latach, kompletnie nie zajmowano się tego rodzaju wątkiem, czyli inwigilacją rosyjską w nasz wysokich szczeblach władzy w Polsce, czy przy na przykład decyzjach, które mają charakter biznesowy. Też mam wiele znaków zapytania, pan redaktor, również na pewno moglibyśmy je wymienić dość szybko. Jasne, ale jak rozumiem, tutaj pewna otwartość jest na to, aby uzbroić służby w jakieś poważniejsze narzędzia, no i też Jak już mówiliśmy wcześniej, eurowybory za pasem, kto zastąpi ministrów, którzy uciekną do Brukseli? Może pan coś ujawnić? Po pierwsze, no proszę nie używać takiego no, wiem. Słowa. To zrzymacie jest, się za każdym razem. No właśnie, myślę, że nie ma niespodzianki w tym, że zarówno przecież swoje zadanie minister Sienkiewicz określał nawet czasowo jako zadanie 5-6-miesięczne. Myślę, że je wykonał. Ta fala hejtu, o której też wspomnieliśmy, została zatrzymana, zastopowana. Nie mamy tej sytuacji demolowania mediów publicznych za pieniądze budżetowe, które miało miejsce wcześniej. I należy stworzyć dzisiaj nowy ład medialny, to zadanie dla nowego ministra i w tej przestrzeni właśnie też publicznej powinno mieć miejsce i konsultacje, i przyjęcie ustaw. A będzie nim? W związku z tym tu nie ma niespodzianki. To jest decyzja premiera i będzie ogłoszona jutro. Jeżeli chodzi o ministra Budkę, bardzo podobna sytuacja, czyli kwestia
przygotowania zmian na najwyższych stanowiskach w kluczowych spółkach Skarbu Państwa i przygotowanie procedur konkursowych, by ten proces mógł być kontynuowany później, więc też... Te A ministrem spraw wewnętrznych zostanie Tomasz Siemoniak? Niespodzianką, no właśnie, niespodzianką jest być może, tutaj ta kwestia, czyli przejście, potencjalne przejście ministra Kierwińskiego do pracy w Parlamencie Europejskim, ale przecież mówimy cały czas o tym bezpieczeństwie, jak ważne jest ono. I te funkcje zostaną połączone, zdaje się. Też można powiedzieć, że tak, z tego punktu widzenia też można powiedzieć, że to jest decyzja przemyślana. Jeżeli chodzi o resort, tak, powinny być te funkcje połączone. Kiedyś tak było, mieliśmy przecież. I nie chcę wyprzedzać faktów, ale myślę, że to jest bardzo silna kandydatura. Mhm. No dobrze, chciałem jeszcze zapytać, bo są takie informacje o tym, że pomnik smoleński zniknie z placu Piłsudskiego w Warszawie. Coś pan wie na ten temat? Nic na ten temat nie wiem i nic na ten temat nie wiem i tu nie mogę udzielić żadnej informacji. Rozumiem. To jeszcze jedno pytanie, bo czas nam się kończy, a chciałem koniecznie, ponieważ sprawa, o której pisze dziś Wyborcza. Czy Danuta Wałęsa doczeka się statusu działaczki opozycji antykomunistycznej? Zapisu dwukrotnie jej tego odmówiono. Moim zdaniem powinna. To naprawdę duży heroizm i wysiłek. Przecież znamy historię rodziny Wałęsów i jej również. Ja uważam, że tak, powinna. Gazeta pisze, przewoziła grypsy od internowanego Lecha Wałęsy, tak, inicjowała działanie wymierzone we władze PRL-u i tak dalej. Rozumiem, że z pana strony jest tutaj... Jej dramat, taki osobisty dramat, kiedy chciała odebrać Nagrodę Noblowską, myślę o tym powrocie zwłaszcza. No, przecierpiała bardzo wiele i nie tylko dlatego, że była żoną, matką dzieci lidera Solidarności, ale także sama w tym przecież uczestniczyła. Tutaj stawiamy kropkę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.